Piłka nożna jest takim sportem, który jest nieprzewidywalny. Pewnie dlatego go wszyscy tak bardzo kochamy, bo budują u nas bardzo duże napięcie i emocje. Aczkolwiek jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem przewidywać wyniki na podstawie danych, które, które mamy historycznie, czyli jak dane drużyny grały w innych rozgrywkach. Jeśli chodzi o polską reprezentację, to wychodzimy z grupy na trzecim miejscu i spotykamy się z drużyną Francji. Jeśli chodzi o półfinały, to Big Data przewiduje, że Hiszpania spotka się z Anglią, a Belgia ze Szwajcarią, potem Hiszpania z Belgią. I Euro 2016 wygrywa drużyna hiszpańska. Analizujemy wszystkie dane, które wiemy o danych drużynach: jak grają w obronie, jak grają w ataku, jakie były wyniki w innych rozgrywkach. Na bazie tak stworzonego modelu jesteśmy w stanie przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem, jak zakończy się dane spotkanie w tych rozgrywkach. Te dane na bieżąco analizujemy i każdego dnia na stronie internetowej Football Cup 2016 Com. można zobaczyć zaktualizowane dane na temat tego, kto w danym meczu czy w danych rozgrywkach wygra.